Sylwia Jarmołkiewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Programu specjalnego z uwagi na wizytę w Grudziądzu pana profesora Leszka Balcerowicza. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Po raz pierwszy w Grudziądzu? Ależ nie, byłem ileś razy. Poza tym ja się wychowałem w Toruniu. Spędziłem dzieciństwo i młodość aż do szkoły, aż do matury w Toruniu i potem chwilowo wyjechałem do Warszawy, ale często bywam w Toruniu, bo tam mieszka jeszcze moja mama, dwie siostry. A z Torunia do Grudziądza jest niedaleko. A zatem zna pan to miasto i pewnie dostrzega pan w nim zmiany. Tak, tak. Mój bardzo bliski współpracownik przez ileś lat, Tomasz Pasikowski, był tutaj kiedyś wiceprezydentem, potem prezydentem. Udało mi się go namówić, żeby dołączył do mojej ekipy, niegdyś ekipy wicepremiera, a potem prezesa Narodowego Banku Polskiego. I trochę dzięki niemu bardzo dobrze znał, on się świetnie sprawdził, także to są bardzo dobrzy ludzie. Opowiada się pan za jak najmniejszym udziałem państwa w gospodarce. Czy to w ogóle jest możliwe, biorąc pod uwagę wpływy oczywiście Unii Europejskiej? Ja się przede wszystkim opowiadam za tym, żeby państwo nie było takie, że szkodzi ludziom poprzez nadmierne przepisy albo zbyt wysokie podatki, których źródłem są oczywiście jeszcze wyższe wydatki. No i widzimy, czym się kończy takie państwo, które jest nadmiernie rozdęte, jak na przykład w Grecji kończy się katastrofą, albo we Włoszech stagnacją. I to są przecież demokracje. To nie było tak, że ktoś im narzucił takie złe rozwiązania. Oni sobie to wygłosowali. Idzie o to, żeby w Polsce mniej ludzi dawało się nabierać na takie puste zupełnie obietnice, że damy więcej, w czym specjalizuje się większość polskich polityków. I zrozumieli, że pomyślność ich osobista i kraju zależy od tego, ile jest porządnej pracy, ile jest przedsiębiorczości. I trzeba tak naciskać na państwo, żeby usuwało ograniczenia, przeszkody. Jeszcze dodam jedno, to nie jest tak, że państwo jest z natury złe czy dobre. Państwo jest naciskane przez różnych ludzi, którzy właśnie się domagają więcej pieniędzy, twierdzą, że te pieniądze mają być od państwa, gdy tymczasem państwo nie ma, państwo tyle rozdaje, ile przedtem weźmie przez podatki. Panie profesorze, czy partie polityczne to już powoli przeszłość? Bo możemy czytać w różnych wywiadach z panem i w felietonach, że tak możemy to odbierać. Jest pan za grupami obywatelskimi. Nie, ale to nie znaczy, że ja mówię, że partie polityczne są niepotrzebne, bo demokracja polega na rywalizacji. Tak? Przedkładamy jakieś propozycje, byle sensowne, to różnie bywa. Ludzie ubiegają się o władzę i to w dalszym ciągu jest potrzebne. Idzie tylko o to, żeby partie polityczne były obiektem nacisku obywatelskiego, żeby nie było tak jak w Polsce, że właściwie prawie wszystkie partie polityczne chcą, obiecują, że zabiorą oszczędności emerytalne Polaków zgromadzone w OFE. No więc nie można na to pozwolić, żeby partie polityczne rywalizowały w oszukaństwie albo w wprowadzaniu ludzi w błąd. I żeby tak nie było, potrzebny jest zewnętrzny nacisk obywatelski. Ja zwłaszcza od 7 lat, kiedy szczęśliwie moja służba publiczna się skończyła, zajmuję się mobilizacją ludzi do przeciwstawienia się złym tendencjom w państwie i grupom roszczeniowym. Panie profesorze, bo coraz więcej w miastach, właśnie na takim szczeblu samorządowym powstaje takich obywatelskich komitetów, one zrzeszają mnóstwo ludzi z fajnymi pomysłami. Moim zdaniem, że to jest bardzo zdrowe zjawisko i to bardzo popieram. Jeszcze raz powtarzam, partie polityczne są potrzebne. Proszę pani, tyle się szans ma, ile się wywalczy. Ile się wywalczy, nie zbrojnie na szczęście, tylko pokojowo, wykorzystując na przykład internet. No mamy przykłady kampanii internetowej, które okazały się skuteczne, bo ludzie się zmieniają, na przykład ACTA. Ja w tej chwili nie mówię, czy to było trafne czy nietrafne, ale okazało się skuteczne. Trzeba się organizować równie skutecznie dla innych celów, czy to na płaszczyźnie lokalnej, czy to na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Wierzy pan w powodzenie tego projektu? Ja nie lubię ludzi, którzy z góry mówią, że się nie da. Takich w Polsce jest za dużo, a to są zwykle tacy, którzy potem narzekają bardzo, że proszę bardzo i tak dalej. Ja lubię ludzi, którzy podejmują się ważnych zadań, które oczywiście są zwykle trudne, ale są wykonalne przy odpowiedniej mobilizacji.
Panie profesorze, najpierw reformy, a później nasze wejście do strefy euro. Czy Polacy słusznie się obawiają, że z chwilą wprowadzenia euro najbardziej poszkodowani zostaną ci z najniższych grup społecznych? Ja nie wiem, czy tego akurat się Polacy obawiają. Wiem, że niektórzy politycy straszą tym Polakom. Ale popatrzmy na Niemcy. Niemcy są w strefie euro i radzą sobie dobrze. Dlaczego? Dlatego, że ich polityka wewnętrzna ulepszyła działanie ich gospodarki, a z drugiej strony Grecja jest przykładem katastrofy. Oba kraje są w strefie euro. Jeden kraj jest ma katastrofę gospodarczą, drugi kraj sobie dobrze radzi. Wniosek z tego jest taki, że można sobie dobrze radzić w euro tylko wtedy, kiedy ma się dostatecznie zreformowaną, silną gospodarkę, co i tak jest Polsce potrzebne. Więc zamiast zajmować się zgadywaniem na temat euro, lepiej zmobilizować się, tak aby naciskać na wszystkie partie polityczne, żeby wreszcie przestały się zajmować rzeczami nieistotnymi albo licytacją nienawiści, a skupiły się na tym, co Polsce jest potrzebne, to znaczy usuwanie przeszkód utrudniających porządną pracę, tworzenie miejsc pracy i utrudniających porządną przedsiębiorczość. I jeżeli to się stanie, to wtedy będziemy mieli dobry wybór. Będziemy mogli wejść na dobrych warunkach do strefy euro, a jak z jakichś tam powodów będzie inna decyzja, to i tak nasza gospodarka dzięki reformom będzie w lepszej sytuacji. Kiedy to mogłoby się stać? Kiedy moglibyśmy wejść do tej strefy euro? Ja uważam, że to nieistotne pytanie. Istotne pytanie, kiedy przyspieszymy reformy. Bo bez tego, jak tego nie przyspieszymy dostatecznie szybko, to Polska przestanie nadrabiać dystans w stosunku do Niemiec. Gdy zaczynaliśmy nasze przemiany, to mieliśmy mniej niż 30% dochodu na jednego Niemca w Polsce. Teraz mamy trochę powyżej 50%, ale jeżeli nie usuniemy nagromadzonych w międzyczasie przeszkód na drodze do pracy i przedsiębiorczości, to przestaniemy doganiać albo będziemy doganiać coraz wolniej. A co to by oznaczało? Młodzi ludzie musieliby nadal szukać pracy za granicą. Więc to jest naprawdę narodowy cel. Jak jest z efektywnością wykorzystania środków unijnych w Polsce? No, ja nie znam jakichś całościowych badań. Trochę mnie to dziwi. Uważam, że jest tyle podobno instytucji naukowych, które powinny się tym zająć. Mamy organizacje, ministerstwa. Więc pewnie bywa różnie. No, znam przykłady projektów, które bardzo dobrze wyglądają, ale chyba nie miały większego sensu. To znaczy takie duże projekty na pokaz. Są projekty sensowne, więc jest czas na to, żeby to zbadać i uczyć się na własnych błędach. Generalnie oczywiście, skoro są te środki z Unii Europejskiej, no to trzeba je wykorzystywać, ale wykorzystywać jak najlepiej. Panie profesorze, książka Odkrywając wolność przeciw zniewoleniu umysłów wzbudza duże zainteresowanie. Wzbudzała jeszcze zanim została wydana, oczywiście czytelników. Nazywana jest nawet Biblią Wolności. No to może trochę na wyrost, ale faktem jest, że w niecałe 4 miesiące rozeszło się 25 tysięcy, co ja na książkę tego charakteru jest bardzo dobrze. No i zmierzamy ku wyższym liczbom. Ja jeżdżę po Polsce, bo uważam, że ta książka jest takim, jakby to powiedzieć, taką odtrutką na populizm, na oszukiwanie ludzi z różnych stron, a jednocześnie dotyczy najważniejszych kwestii, które powinien znać każdy obywatel. Co to jest państwo, jakie jest dobre, jakie jest złe państwo, co to jest wolność, co to jest własność, dlaczego w ramach demokracji też trzeba mobilizować się dla ochrony, zwłaszcza wolności gospodarczej. To są podstawowe rzeczy, wokół których jest wiele zamieszania. No i książka będąca wyborem 50 najlepszych tekstów na ten temat jest taką moją propozycją w stosunku do obywateli, którzy nie chcą dać się oszukać. Panie profesorze, ja wiem, że pan ma wykład w ośrodku zamiejscowym UMK. Czego się pan spodziewa po tym spotkaniu? Może trudnych pytań? No, o tę wolność. Jeżeli trudne pytania jednocześnie są sensowne, to bardzo dobrze. Ja już mam przez ostatnie 4 miesiące miałem 50 spotkań, a przedtem miałem ich setki. Na tym moim zdaniem polega dialog, że się człowiek spotyka z ludźmi, przekazuje swoje informacje z punktu widzenia, nie próbuje ich oszukiwać, ja tego nigdy nie robiłem, no i stara się odnosić do pytań. My ciągle uczymy się demokracji, panie profesorze. Pomimo tego, że już ponad 20 lat możemy mówić, że żyjemy w wolnym kraju, to ciągle jeszcze tej demokracji się uczymy. Znaczy w Polsce jest tak, że z jednej strony
mało kto wzywałby do tego, żeby władza nie pochodziła z wyborów, to znaczy, żeby była niedemokratyczna, ale z drugiej strony co najmniej 50% ludzi strajkuje od demokracji, to znaczy nie uczestniczy w wyborach i to nie jest powód do chluby, tylko raczej do zadumy, bo w takich Indiach, gdzie jest przecież dużo niższy poziom życia i wykształcenia, głosuje dobrowolnie 80%. Na dodatek ludzie zapominają, że pomiędzy wyborami też trzeba coś robić, pilnować władzy. Nie tylko tych, co rządzą, ale również opozycji, żeby nie była musztarda po obiedzie i że nie było tyle narzekania, że jakieś tam jest złe prawo, bo trzeba działać wcześniej. Więc w tym sensie musimy się szybko nauczyć demokracji, żeby nasza demokracja na dłuższą też metę dawała lepsze wyniki, a nie kończyła się stagnacją. No bo właśnie wyborcy często mówią, nie idziemy na wybory, ponieważ i tak nic się nie zmieni. Obiecują nam złote góry i później okazuje się, że nic z tego nie mamy. Najbardziej trzeba być ostrożnym, jeżeli chodzi o tych, co obiecują złote góry, bo wiadomo, że oszukują. Jeżeli ktoś obiecuje nagły przypływ dobrobytu i nie pokazuje, jak to się ma zrobić i nie odwołuje się do przedsiębiorczości pracy, to znaczy, że jest oszustem. I właśnie dlatego trzeba iść do wyborów, żeby oszuści nie dochodzili do władzy. Ja nie mówię, broń Boże, o obecnych władzach, ja mówię generalnie, że właśnie to powinien być powód do tego, żeby pokazać czerwoną kartkę. Nie populizm, a działanie. Obywatelskie działanie, tak. Żeby właśnie najbardziej powinny być niepokojące w demokracji co? Nienawiść. Mamy tego dużo w związku na przykład z tragedią smoleńską. To jest moim zdaniem haniebna próba wykorzystywania wielkiego nieszczęścia do wzbudzania nienawiści dla celów politycznych oraz obiecywanie złotych gór. I wyborcy powinni się mobilizować, żeby powiedzieć nie. I wtedy demokracja w Polsce będzie lepsza. Panie profesorze, tak na koniec mam wielką prośbę od widzów naszych o pozdrowienie widzów kujawsko-pomorskiego regionu. To zrobię tym chętnie, że to jest region, z którego pochodzę. Pochodzę z Torunia. Rodzina mojej mamy pochodzi z Włocławka. Także Toruń, Włocławek. I bywam w tym regionie. Także oczywiście bardzo chętnie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był profesor Leszek Balcerowicz. Dziękuję bardzo.